nieskromnie, ale mnóstwo Ukraińców przyjeżdżało do nas i bardzo doceniali to, że ta książka powstała w latach 70. Nie była to książka typowa dla ówczesnej komuny, dla PRL-u, kiedy nie wolno było właściwie nic o wolności mówić. Wydaje mi się, że mój ojciec potrafił jakoś to przeforsować, żeby inaczej to napisać. Na Ukrainie była w ogóle zabroniona. Wiem, że ludzie przepisywali ją ręcznie. I wydaje mi się, że znaczy dawali nam do zrozumienia, mówili wiele razy, że jest to taki rodzaj pomnika dla Tarasa Szewczenki, taki konkret, który można wziąć w rękę, bo jest napisany, do tej pory były tylko legendy, opowiadania. I też, że zostało to napisane dla pokrzepienia serc, dlatego właśnie się zastrzegałam. Nie chcę, żeby to zabrzmiało zbyt patetycznie, bo my wiemy, że dla nas Sienkiewicz jest takim pisarzem i nie chcę tutaj jakichś nieskromnych porównań, ale wydaje mi się, że zebranie wszystkich informacji o życiu Tarasa Szewczenki, który jest takim symbolem walki o wolność, sam pochodzi z niewoli, był chłopem pańszczyźnianym, wybił się, osiągnął wolność, spełnił swoje marzenia. I wydaje mi się, że to samo powinno czekać Ukrainę,